Weekend zbliża się wielkimi krokami, czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Najpierw piątek. W piątek pozostaniemy pod wpływem wyżu znad Austrii, ale niestety także ciepły front atmosferyczny będzie przetaczał się przez Polskę, przynosząc opady, zwłaszcza deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na terenach Podkarpacia. Od 4 do 6 stopni na wschodzie, w centrum 5 kresek, w Łodzi, okolice Łodzi 6 stopni, natomiast na zachodzie nawet do 7 stopni. Wszędzie na zachodzie szanse na przejaśnienia. Oto sobota. W sobotę dalej jesteśmy pod wpływem ośrodka wysokiego ciśnienia, tym razem znad Atlantyku. Temperatura nawet całkiem przyjemna, bo do 10 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Na zachodzie padać, pruszyć nie powinno. W centrum przelotne opady deszczu, natomiast na wschodzie także ten deszcz się pojawi, głównie na Podkarpaciu. Od 5 do 7 stopni, na południu najchłodniej w Zakopanem 2 kreski. Powietrze atlantyckie w dalszym ciągu do Polski dociera, ma charakter nieco cieplejszy, stąd wartość temperatury nawet i do 10 stopni w okolicach Wrocławia, a także w okolicach Zielonej Góry. Spoglądamy na niedzielę, w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pogodę także kształtuje ośrodek wysokiego ciśnienia, tym razem z nad Rosji. Będzie względnie ciepło. Nie powinno padać. Jeżeli pojawi się deszcz, to o charakterze symbolicznym. 6 stopni tyle w okolicach Podlasia, 8 na Podkarpaciu. W centrum podobna sytuacja, nieco chłodniej na południu, a na zachodzie nawet do 12 stopni. Tutaj będzie najcieplej. Mam nadzieję, że to będzie niezwykły weekend. Tego Państwu życzę. Do zobaczenia.